jesteśmy po pokazie już kolekcji podczas Flash Fashion Night i zostaliście z nagrodą jako jedyni. Jak wasze odczucia po tym? My jesteśmy przeszczęśliwi. Oczywiście plebiscyt był jawny, więc wiedzieliśmy o tym wcześniej. Natomiast jest nam bardzo miło, że czytelniczki magazynu Flash i nasi fani zadbali o to, żebyśmy wygrali. My zawsze powtarzamy, że jakby projektant powinien projektować dla ludzi, prawda? Nie dla siebie do szuflady, więc ta nagroda jest tego dowodem, że jednak podoba się to tym prawdziwym, realnym kobietom i z tego jesteśmy chyba najbardziej zadowoleni dzisiaj. No właśnie, tworzycie duet i też duet mieliście mus jako jedyni. Kogo wybraliście na ten wieczór? Na ten wieczór byliśmy wierni Paulinie Krupińskiej, z którą jesteśmy od samego początku, ale chcieliśmy, żeby był właśnie duet kontra duet, dlatego zaprosiliśmy do tego grona jeszcze Marcelinę Zawadzką i myślę, że jest to najlepszy wybór, jakiego mogliśmy dokonać. Oczywiście, po prostu chcieliśmy wyrównać szeregi. Flash Fashion Night, więc muszę spytać, czy wy się dobrze czujecie właśnie w blasku fleszy, tak jak dzisiejszy wieczór? No może nie czujemy się jak ryby w wodzie, ale 17 lat, że tak powiem, w branży i zajmowania się tym zawodem trochę nas tego nauczyło. Nie jest to nasze środowisko naturalne, ale na wyjątkowe okazje można się poświęcić. Czy czerwony dywan tak samo? Niekoniecznie. Czerwony dywan na pewno onieśmiela. Jeżeli nie jest to nasze naturalne środowisko, a na pewno nie jest, ponieważ wolimy bardziej pracę zawodową w naszej pracowni z paniami krawcowymi przy projektowaniu, to myślę, że ten czerwony dywan nigdy nie będzie takim naszym prawdziwym, naturalnym środowiskiem. Ale wiadomo, jest to część naszej pracy i musimy wykonywać swoje obowiązki.